wiecie, kurde, mgła. Cholera, jeszcze droga. Co chwilę zakręty, nie mogę od głąba. Do głąba wziąć lewy. Co chwilę coś jedzie. A teraz przez tą mgłę to już w ogóle. Wygląda tak. No, stoję teraz właśnie w korku. Jakiś tam jest szkał. Czy nie wiem, wypadek, bo karetka jechała na zwrotnie. No siema mobilki. Tak wygląda sprawa. Trochę mokro pada. Jadę na ten rozładunek. Jesteśmy na tej firmy właśnie. Idę teraz z papierami. Pada kurczątko deszcz. Nie wiem, którędy tutaj wchodzi. Pierwsze jest kurwa. Dobra, drzwi. To teraz głąb bardzo otworzyć furmana. Tu widzicie Niemca robota, nie? Tacy oni są fachowcy. Ładna pogoda, śniegu nie ma i nic. Zimno też nie jest przecież. To jest to, co mamy załadowane. Dobra, sytuacja wygląda tak. Rozładowany tutaj do kolejnego załadunku już na jutro. Godzina, jak widać, 13:50. No zaraz to będę wypisywał kolejną tą swoją kartkę. Tutaj dostaję takie SMS-ki i tak to wygląda.
sprawa wygląda następująco. Fajny widoczek. A ja tam z dołu samego. Tutaj taka kiesza, ten. Tak, góry, tutaj. I tak. A teraz tutaj. No taki ten stanąłem na chwilę, żeby zobaczyć, jak to fajnie wygląda. To tutaj z samego dołu, tam. Serpentyny. Aż prawie się zakopałem na tych kurwa takich prawie, bo to zobacz. Wody, trochę naszczęknięte wodą. Znaczy mijałem z osobówką o takiej wojewódzkiej. Jak jeden pas tutaj. Tu musiałem na poboczu przelepić. Jedno koło się zakopało. Tato, te. Prawa strona. Ale nie, fajnie wygląda, fajnie. A jeszcze mam 13 km. Nie ma problemu, ja tam węże mam jakieś dziesiątki, dwunastki i wyłączki też mam. Już ustaję przed ciebie. Gdzie Polacy? O, ładowane będą takie właśnie 4 palety, nie? Takie 4 palety. Załadowałem się na tam koło Monachium. Do celu mam, jak widać, 250 km. Jest dopiero 15:40 dochodzi, więc bardzo fajnie. Dzisiaj wcześniej się skończyło. Tutaj próbowałem te 4 palety. Cztery paletki teraz rozładowałem i jadę na doładunek. Znaczy na załadunek. Potem go rozładować tam 30 czy tam 50 km, są 100, kurde. Dalej. No i później będę miał załadunek, nie wiem, na jutro, nie wiem. Ale tak wygląda sytuacja w takiej małej wiosce. A teraz same landy. Dobra, tutaj w tych. Zapierdkowy to wiecie. Przejedź przez rondo. Pierwszy zjazd. Jak wygląda sytuacja? Pilnował jak jadę tutaj w tych miasteczkach, no, a tutaj chyba nie ma kontrolarów przez. Ale wiadomo, lepiej się pilnować. Czerwo. W każdym razie wszędzie tam dzwoniłem do tych kurde drzwi. Tutaj tam drugie, tutaj też. I kurde nikt nie otwiera. Więc czekam na. Jest 8:56. Tak wygląda sprawa. To gicie, to gicie. No widzicie, rozładowuję to za 30 km. Pół godziny jazdy.
Tak. Załadowałem to. No witam. No troszeczkę. Czysta szyba. Tego. Jestem już w Dortmundzie śmiesznym. Znaczy tutaj 20 km mam. I co? I kurczę, jadę. Jest godzina 7, mam być na 8, aha, nic nie widać. Mam być na 8. Mam tam 20 minut, to dzisiaj sobie. No, jeszcze nie muszę śpieszyć, bo no, i tak mam tylko jeden ładunek, a jeszcze bym chciał ładunek, będzie szukał. To będzie gdzieś tam w stronę tego. W stronę domu, gdzieś właśnie to będzie raczej pod ten. Raczej będzie po gdzieś Rostock, żeby było bliziutko do domciu. Będzie słupcio. Zobaczcie, jaki helikopter zostaje pisny. Bardzo fajna pogoda się robi. Jest godzina 8:50. Jadę na drugi rozładunek. Jutro i później ładuję na jutro do okolicy Rostocku. W okolice Rostocku, bliziutka do domu, za jakieś, nie wiem, 400 km. Raczej, może być, może mniej, no. Pewnie nie jest. Bardzo fajna pogoda. Na firmie się ładowałem. Teraz muszę podpompować. Tam pisał biuro office. Tutaj się szło. No i jadę, chociaż już takie coś załadowało. I lecimy na szczycie. Do celu mam 333, no ale jeszcze mam poczekać. Stanąć jeszcze mam poczekać. O, witam! Właśnie wyjechałem z rozładunku. Mam do domu 543 km. Jest 8, dopiero powinienem się rozładowywać. Dalej się rozładowany i wrócam, no. Około 15 powinien być, jeżeli będzie wszystko dobrze na drodze, elegancko. Czysto, zero wypadków, zero ształów. Jeszcze zatankuję, tylko mam tylko pół zbiornika, czy nie dojadę. I frniemy i na święta. Więc trasa elegancko sobie. Elegancko minęła. Jest gicio. Dobra, pozdrawiam. Dobra, jak świruje policyjny. To chuj poleciał. Coś on tutaj świruje. Kurwa, lata. Tam i z powrotem. Góra, dół. Tam jakiś sobie malutki helikopterek. Gdzie ten ćwok?